Cześć, witajcie ponownie na kanale Polish Polyglot, czyli kanale dla wszystkich lubiących się uczyć języków obcych. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat nauki języków takich mniejszych, mniej popularnych, ponieważ ja uważam, że naprawdę warto się takich języków uczyć. Po pierwsze, mniejsze języki są bardzo często niedoceniane i ludziom nie chce się ich uczyć, ponieważ uważają, że nie jest to potrzebne. Nie jest to do końca prawda. Tak naprawdę każdego roku w Europie wiele firm europejskich traci potencjalne dochody z tego względu, że nie znają języka firmy, z którą chcą współpracować, jeśli ta firma pochodzi właśnie z jakiegoś kraju, który mówi się językiem, który nie jest tak bardzo popularny. Myślę więc, że to zacznie się pomału zmieniać i takie języki zaczną być doceniane w końcu, ponieważ dla wielu ludzi to jest sprawa zupełnie oczywista, że wszyscy znają język angielski, ale tak nie jest. Nie w każdym kraju europejskim edukacja języka angielskiego jest na tak wysokim poziomie jak na przykład w Skandynawii albo w Holandii, więc nie we wszystkich krajach znajomość języka angielskiego jest oczywista. Jeśli chcemy współpracować z firmą właśnie z takiego kraju, którego język nie jest takim popularnym językiem, to fajnie by było, gdybyśmy właśnie my wyszli tej firmie naprzeciw i gdybyśmy my znali język tej firmy lub gdybyśmy posiadali pracowników, którzy taki język znają. Poza tym, kiedy uczysz się języka mniej popularnego, dokonujesz czegoś, czego dokonało tak naprawdę niewielu. Nie dlatego, że jest to strasznie trudne, chociaż czasami bywa i tak, ale dlatego, że wielu ludzi w ogóle nie wpadnie na taki pomysł, co jednocześnie stawia cię w bardzo pozytywnym świetle. I właściwie można powiedzieć, że zostajesz członkiem pewnej zamkniętej grupy wtajemniczonych. Trzecim powodem, aby uczyć się języków mniej popularnych, jest to, że znajomość takiego języka zostanie dużo bardziej doceniona przez jego rodzimych użytkowników, niż znajomość takiego popularnego języka, jakim jest język angielski, niemiecki czy francuski. Jeśli mówisz dobrze na przykład po niemiecku, no to super, ale tak naprawdę nikt z tym faktem nie będzie jakoś szczególnie zaszokowany. Ale jeśli uczysz się języka mniej popularnego, jeśli mówisz językiem, który nie jest tak bardzo oczywistym językiem do nauki, to możesz się spotkać z dużo cieplejszym i bardziej serdecznym przyjęciem. Znając taki język, możesz się poczuć wręcz jak w rodzinie, albo nawet możesz zostać tak właśnie potraktowany. Czwartym powodem do nauki języków mniej popularnych jest fakt, że taką naukę wspiera również Unia Europejska, która uważa, że wielojęzyczność jest bardzo wartościową sprawą. Ale abstrahując od Unii Europejskiej, możesz uczyć się również języków, które nie są w ogóle używane w Europie, typu jakieś języki afrykańskie, południowoamerykańskie, australijskie czy azjatyckie. Tych języków jest naprawdę cała masa i one bardzo często niestety wymierają i coraz mniej jest na świecie rodzimych użytkowników tego języka, więc fajnie, jeśli ktoś takiego języka się uczy właśnie po to, aby pomagać mu też w pewnym sensie przetrwać. W Europie, jeśli chodzi o takie języki mniejszościowe, to tak naprawdę bardzo dużo robi się w tym kierunku, żeby one jednak nie wymierały i powstają różne inicjatywy, które starają się bronić tego języka. Na przykład jeśli chodzi o język kataloński czy język baskijski. Ale w dalszej części świata nie jest to na razie jeszcze tak całkiem oczywiste. Również już teraz powstają różne inicjatywy, ponieważ ci ludzie czasami odkrywają, że to właśnie my, na przykład Europejczycy czy Amerykanie, uczymy się nagle ich języka, czego oni zupełnie nie rozumieją, dlaczego ktoś miałby się chcieć uczyć ich języka, ale widzą, że jest na to zapotrzebowanie, więc zaczynają się tym zajmować, zaczynają organizować kursy i tak dalej, więc to naprawdę pomaga przetrwać temu językowi. Poza tym ucząc się danego języka, podnosimy również jego wartość i jego prestiż, który czasami w oczach rodzimych jego użytkowników nie jest tak oczywistą sprawą. Tak naprawdę bardzo wielu ludzi, na przykład w Ameryce Południowej, rezygnuje ze swojej kultury, ze swojego języka ojczystego na rzecz języka, którym mogą się posługiwać w szerszym kontekście, na przykład na rzecz języka hiszpańskiego lub portugalskiego. Poza tym języki z innych regionów świata mają to do siebie, że pochodzą z kultur tak zwanych ciepłych, czyli są to ludzie, którzy kładą duży nacisk na wspólnotę, na serdeczność, więc jeśli ty uczysz się takiego języka, to jednocześnie jesteś częścią jakiejś społeczności i właśnie bardzo serdecznie zostajesz w niej przyjęty. Więc jeśli chcesz się uczyć jakiegoś języka mniej popularnego, to w przypadku języków europejskich znalezienie materiałów do nauki takiego języka jest dosyć łatwe i myślę, że tutaj nie ma z tym większego problemu. Jeśli chodzi o mniej popularne języki, to tutaj oczywiście problem może być troszkę większy. Jednak myślę, że jeśli by dobrze poszukać w internecie, to tak naprawdę na wiele różnych pytań można znaleźć odpowiedź i również można znaleźć różnego typu materiały, niekoniecznie materiały instruktażowe,
dotyczące danego języka, ale dużo tekstów źródłowych czy filmów źródłowych w danym języku. Poza tym różne podręczniki do przeróżnych języków można zamawiać również z Amazona, jakiegokolwiek. Najwięcej mi się wydaje jest na Amazon.com, ale można również zamawiać z niemieckiego czy z brytyjskiego. Generalnie jest tak, że jeśli jesteś zarejestrowany na jednym, to możesz później z tymi samymi danymi logowania logować się do każdego innego Amazona i normalnie tam zamawiać. Więc to jest bardzo fajne. I myślę, że właśnie na Amazonie bardzo dużo jest różnych materiałów. Kolejna możliwość to po prostu zapisanie się do biblioteki uniwersyteckiej, gdzie możesz po prostu korzystać z zasobów książek i podręczników, na przykład Wydziału Orientalistyki, Afrykanistyki itd. A Wy co sądzicie o nauce języków niepopularnych? Znacie ludzi, którzy uczą się takich języków, albo może Wy sami uczycie się takich języków? Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli Wam się to nagranie podobało, no to wiecie, kciuki w górę, klikajcie. I zapraszam Was również na moją stronę, na mój blog, czyli www.polishpolyglot.com. Do zobaczenia niedługo, hej!